Dzień dobry, pozdrawiam Bonko Live. Oto Bodycam, gra, której nagrywałem już wiele odcinków. Wyszły dwie nowe mapy, jeden nowy tryb, Gun Game. To jest jedna z tych map Backrooms, oni ją dodali tutaj, bo podobno była gdzieś ukryta jako easter egg. A Gun Game polega na tym chyba na czym, nie wiem w sumie, na tym, na czym inny polega Gun Game, czyli jak zabijesz kogoś, to dostaniesz lepszą broń. I tak kiedyś działały Gun Game'y, nie? W innych grach, jak w Call of Duty czy w Battlefieldzie. To ciekawe. To są backroomsy Wojtka Goli, moi drodzy. To są one. Gdzie oni się strzelają? Oho! Oj, padłem. No i to ciekawe będzie. Za każdym razem inny... Dobra, jesteśmy na etapie pistoletu, tak? OS. Pozdrawiam Bonkola, to pozdrawiasz mnie, okej. Okay. Zespawnowałem się na środku. Kurde, dobrzy są ty! A on z noża musi zabić. To już chyba końcówka jest, że on z noża musi zabić. O? Aha? A, shotgun. A, to jest za daleko. Dostałem nową broń. Gdzieś po prawej ode mnie. Ale full auto. Jajajajaj! Co za wariaciki. To są backroomsy Gola, a nie... A? Koniec, dobra. Plus 25 jakiś dostałem rankingów. Dawać, lecimy nexta. Sama mapka. Fajna nawet ta backroomsowa mapka. Cieszę się, że jesteście. BELZEPH6 jest szefem od 2 miesięcy, szczęść Boże. Bonkol gra w gry jak krasnolud pracujący z kilofem na przodku. ESSA. Co? Mam dla... Coś ci tam powiedział. Oho! Szpital. Nie lubię tego. A to jest Gun Game, dobra. Jezu, serio. Oj, oj, oj.
Ale tutaj trzech pod rząd mi waziło. Kurde, dawaj. Co tak wieje? Co tak wieje? Ajajaj. Teraz dostałem jakiś... Teraz jakąś inną dostałem. A, pojedyncze strzały dostałem. Broń. Bo pistolet mam. Oho, czyżby koniec? Wygrał. Wygrał gość. George Washington prezydentem gram, tak. No ale George Washington wyszedł. Poszedł sobie George Washington. On już nie chciał. A właśnie, miałem sobie na dzisiaj podładować, proszę państwa, mikroporty. A tutaj sobie zagramy kolejny mecz. Poczekajcie. Join server. Gun game. Russian building. Możemy zagrać. Dobra, jedziemy. Ciemno. Ciemno.
Jest u góry. A, koniec. Koniec gry. No! Chłop ma dość. Edo Kobayashi, moi drodzy. Ej, Patrycja mi zrobiła taką kawę. Taką najgorszą z kaw. Ale ja ją chciałem właśnie. Endgame, bro! Co ty tam gadasz, głupoty? Wiecie jaka? I am perfect player, man. Dobra, dobra. Kawa ta 2 w 1 Nescafe, wiecie jaka? To jest taka kawka, co ja czasem sobie lubię wypić, jak chcę sobie po prostu wypić coś ciepłego. Ona raczej nie działa jak taka kawa, nie wiadomo jaka, pobudzająca. Ale sam smak lubię tego. Taka w saszetce, tylko saszetka i wrzątkiem zalewasz. Taka a la panga, no to taka jest. Oho! Co to? Team Deathmatch jakiś. Gun game? Team Deathmatchowy? No kurde, manekin. A nie umiałem. Co ty gadasz? Skręca cię w żołądkę po niej? Dobra, jedziemy. What? O Jezu, widział. Nie ma kiedy Dota, nie gram w Dotę, odinstalowałem, nie gram już od 3 tygodni. Polecam wszystkim. Dużo więcej przyjemności z życia jest wtedy. Oj, tak, tak. Wygranko.
End rant, moi drodzy. Brawo. Odstrzelę jej łeb. Nie da się. Ach, ubił mnie. Drony spadły. Kował jeden. Ula la la. La. O panie! To ty na mnie! Co zrobiłeś? Spojrzałeś? Dron rozdupcony. He's right here. Oj, right here, no i masz. Aleś zrobił to. Aleś to kurde zrobił. O kurwa.
jeszcze jednego mam. Wszystkich gubiłem w tej rundzie. A przez ściankę mnie ubił. Co się stało, że nie ma dziś NVIDII? Nie, nie ma NVIDII, bo streamujemy teraz na tym. Streamujemy teraz tą NVIDII jakby u siebie na kanałach, wiesz? Po prostu u siebie gramy w te gry, robimy oznaczenia, włączamy taki layout z tymi graficzkami od NVIDII i ona będzie teraz przeprowadzana jakby u siebie na naszym kanale. I nie będziemy rajdować kanału NVIDII, nie będziemy tam przechodzić po prostu, tam ten kanał na razie jest wstrzymany. To jest manekin znowu. On chyba gdzieś na spawnie kampi ten gość. Awkuje. On awkował. Nie, no po prostu lepiej jest na swoim kanale zostać. Robisz sobie statystyki też na kanał. Używacie emotek, wiesz, tu jesteście, tu są zasady tego kanału i tak dalej, nie. Nie musisz przerzucać ludzi, są przyzwyczajeni po prostu do bycia tutaj na kanale i to chyba jest fajniejsze, nie? Czujesz się bardziej swojsko. A tam to jednak było, wiesz, na innym kanale, trzeba było troszeczkę powściągliwym być, bo jednak byłeś w pracy, w gościach. Znaczy też grając, reklamując NVIDIA i tak dalej,
nie powinniśmy, nie? W momencie, gdy jesteśmy sponsorowani przez ten kanał, przez tą firmę, nie powinniśmy wtedy też jakoś zachowywać nie wiadomo jak, bo to też powinniśmy reprezentować ich w tym momencie, gdy jest sponsorowany segment. No ale wiecie, tam na przykład też oni nie chcieli poruszać żadnych tematów, jakichś i politycznych, i jakichś i kulturowych i tak dalej, więc po prostu tam było granko, gadanie o tym, wiesz o co chodzi, nie? Trudno się im dziwić, no też bym, jak pewnie miał taką firmę, też bym nie chciał, żeby były tematy kontrowersyjne czy coś. Powinno być tematy związane z grami, nie? To manekin. Wygraliśmy. No i nie wiem skąd. Bardzo zaskakujące mnie tutaj dziabnął. Dobra, starczy, słuchajcie, bo chciałem tylko przetestować tego, chciałem przetestować tą nową mapę. Więc tak, nowa mapa Backrooms i nowy tryb Gun Mode. Backrooms fajna mapa, bo pusta i tylko się skupia na tym, żeby polować na innych, a nie żeby się ukrywać nie wiadomo gdzie. A Gun Mode, bardzo fajna, Gun Game czy Gun Mode, bardzo fajna i ja bardzo lubiłem w Battlefieldzie grać, gdzie zaczynałeś od chyba pistoletu. Szedłeś wyżej, nie? Cały czas dostałeś co rundę inną broń, a na samym końcu, no, jaki był ostatnia broń, którą trzeba było zrobić killa, żeby wygrać? No? No? Był to nóż. I nożem trzeba było kosę komuś wdupić i wtedy to było bardzo ciężkie. I jak widziałeś kogoś, że już biega z nożem, to już wiedziałeś, że to już była końcówka gry i bardzo musiałeś unikać tego, nie? Żeby nie podbiegł. Dokładnie. Także Gun Game bardzo spoko w różnych grach. Pozdrawiam Bunko Life.